Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj będzie trochę o skrzyniach na warzywa. To są skrzynie, które my robimy w tym roku. Widzicie, jedną takich ma być cztery i w tych skrzyniach zamierzamy właśnie uprawiać warzywa. I to nie będzie nasz pierwszy rok ze skrzyniami, ponieważ przez 3 lata mieliśmy takie stare skrzynki, które nam się niestety rozwaliły i teraz postanowiliśmy zrobić nowe i nie popełniać błędów, które popełniliśmy przy tamtych skrzyniach. Słuchajcie, i te były zrobione i są te zrobione z desek. To są deski, mój mąż tu widział, że to są deski szalunkowe, które zostały u nas z budowy. Są zaimpregnowane impregnatem z woskiem, tak jak było tam na opakowaniu, ile razy trzeba, to jest pomalowane. Tutaj mamy łaty. Tak, to są łaty też, które zostały nam po budowie. Także słuchajcie, te skrzynki to są takie, wiecie, to co jest w domu, to jest wykorzystane. Tutaj mamy śruby takie konkretne, bo wcześniej w tamtych skrzynkach były takie mniejsze śruby, albo w ogóle ich tu nie było, nie pamiętam. I tutaj nam się właśnie w tych miejscach te skrzynki rozchodziły. Dlatego tu są takie konkretne śruby na każdej stronie, tak jak widzicie. I dzięki temu ma być lepiej. W środku skrzynka jest wyłożona folią kubełkową, czyli taką folią, którą daje się pod fundamenty. I mało tego, że są boki wyłożone, to jeszcze niedokończone jest wykładanie tej skrzynki tą folią tutaj od spodu. Tak jak widzicie, z drugiej strony to wystaje po to, żeby ta deska była zabezpieczona też od spodu. Dodatkowo przez środek jest puszczony taki pręt. Zobaczcie. I ten pręt ma zabezpieczyć skrzynkę przed tym, żeby nie rozpychała ją ziemia na boki, bo tak się działo właśnie w poprzednich. Skrzynka ogólnie ma wymiary 2 na 1, 2 metry na 1, czyli jest taka już konkretna i można w niej sobie coś tam sadzić. Ma wysokość 50 cm, pół metra, bo tak właśnie ma ta folia. Tamte poprzednie mieliśmy niższe, ale w związku z tym, że stwierdziliśmy, że nie będziemy docinać tej folii, tylko tak jak ona jest w rolce pół metra, no to na taką wysokość właśnie są skrzynki. No i to jest pierwsza, ale będzie takich cztery, jeszcze niedokończona. Na spód, słuchajcie, pójdzie kratka na krety, bo kratka na krety jest niezbędna, żeby nie dostawały się nornice i krety do środka i nie wyżerały tego, co sobie tam zasadzimy czy zasiejemy. Także to na pewno i później będziemy je uzupełniać. Ale na ten moment wygląda tak. Widzicie tutaj cały warsztat rozłożony, bo jeszcze tak jak mówię, nie do końca jest zrobiona, ale wydaje mi się, że teraz będzie to solidniejsze i że wytrzyma trochę dłużej. Impregnację prawdopodobnie trzeba będzie powtarzać co jakiś czas. No i w ten sposób będą wykonane wszystkie cztery skrzynki. Wydaje mi się, że to jest fajna sprawa, nam się uprawa w takich skrzynkach bardzo sprawdza. Wygląda to też fajnie według mnie. Niektórzy mówią, że wygląda jak groby. Ale to wiecie, to już rzecz gustu i rzecz no każdego z osobna, tak? Czy ktoś chce, czy ktoś nie chce. My mamy część upraw właśnie w takich skrzynkach, część mamy w gruncie. Na pewno plusem jest to, że jeżeli jest dobra siatka na spodzie, no to wtedy nie dostają się nornice i krety i nie niszczą tej uprawy, a w gruncie niestety ma to miejsce, także no, pod tym względem jest to fajne. No i jeżeli taka skrzynka jest też odpowiednio uzupełniona dobrą ziemią, kompostem, na dole kartony, na dole jakieś gałęzie, liście ewentualnie, no i dopiero później kompost i ziemia dobrej jakości, no to wtedy wszystko powinno dobrze pójść i uprawa powinna być naprawdę taka owocna, że tak powiem. Także słuchajcie, to są nasze skrzynie. Później pewnie pokażę Wam, jeżeli mi się uda, jeżeli będzie mi dane przy moich dzieciaczkach, to pokażę Wam, jak uzupełniamy te skrzynie.
Zaczęłam też już pracę tutaj przy tych truskawkach, co Wam mówiłam, że muszę to pooczyszczać. Częściowo mi się udało, częściowo jeszcze walczę. Tutaj pooczyszczałam te, które są na tej folii. Tutaj oczyściłam te pory, które były strasznie zasypane liśćmi i ten szczypiorek, który tutaj już coraz większy, ładny rośnie. Możecie sobie zobaczyć i tu właśnie też dalej będą jakieś warzywa. Na razie wygląda to tak. Tutaj jest mój grajdołek, wiaderko, rękawiczki i moje ulubione narzędzie pracy, czyli takie pazurki. No to jest rewelacja, bo dzięki temu możecie wyrwać łatwo jakieś badylko po prostu z korzeniami, słuchajcie. I to jest według mnie super sprawa. Ja teraz nie widzę, co robię, bo nagrywam, ale dzięki temu naprawdę jest mi łatwiej usuwać tutaj te wszystkie chwasty. I pomaga mi to w pracy. I w ogóle już któryś sezon nie mam i naprawdę bardzo, bardzo je lubię. Także ja polecam takie pazurki. I to jeszcze przede mną wszystko do oczyszczenia, opielenia, bo tutaj gdzie indziej są chwasty, gdzie indziej jeszcze liście, bo na razie to tylko zgrabiłam grabkami i to tak nie za bardzo dokładnie. Udało mi się, słuchajcie, też oczyścić tę część, która jest wyłożona kamieniami z liści, z patyków, z chwastów, ze wszystkiego. No, trochę musiałam się tu napracować, bo jak wpadało to między te kamienie, to powiem Wam, że nie było łatwo, a trochę tych kamieni jest. I tak mniej więcej od momentu, gdzie się zaczyna taras, tutaj. I chciałam Wam pokazać jeszcze, że zrobiłam już pierwsze nasadzenia. Posadziłam sobie róże. I to są róże z Biedronki. Niektórzy mówią, że one są do kitu, że są pomieszane odmiany, że w ogóle nie rosną takie, jak są tutaj narysowane. Ja jakimś wielkim koneserem róż nie jestem, ale chciałam je mieć w ogrodzie, bo na razie miałam tylko jedną i tutaj posadziłam żółtą, tutaj widzicie białą. Tam dalej mamy czerwoną, różową. Tutaj jest czerwona. Różowa tam i tam jeszcze dwie na skamieniaczku. Róże takie wielokwiatowe mają być, wielkokwiatowe. I słuchajcie, tak jak mówię, no ja się będę cieszyła, jak po prostu one się tutaj przyjmą i będą rosły, jak będą kwitły, to będzie już cudownie. Jeżeli te odmiany będą pomieszane, no to jakoś to przeżyje po prostu i tyle. Tutaj takie. I tu jeszcze jedna. Tutaj mój skalniak. Dziękuję za miłe słowa odnośnie tego skalniaka, bo sporo osób napisało, że fajnie wygląda. Także dziękuję Wam serdecznie. A tutaj, słuchajcie, posadziłam jeszcze dzisiaj trawę. Na razie jeszcze nic nie widać, ale to ma być trawa wydmuchszyca piaskowa, chyba tak się nazywa. Zobaczymy, co tutaj urośnie. Na razie tyle, jeżeli chodzi o te ogrodowe sprawy.